Dziś jest wtorek, 11 dzień grudnia 2018 roku, w kolejnym odcinku Coast to Coast, odcinku 177. Witam Was, Karol Milcarz, a ze mną są, jak zawsze, Piotrek Zarychta. Cześć. I Łukasz Woźny. Cześć. I Krzysiek Uzdowski, żartowałem, nie ma Krzyśka. I Krzyśka nie ma, więc co, dzisiaj mniej o Jarenie Jacksonie Junioru, ale dużo o NBA. Jak zauważyliście i nie usłyszeliście, nie było nas w takim składzie przez 2 miesiące, więc jest o czym mówić, ale nie będziemy mówić o wszystkim, tylko skupimy się na tych rzeczach, które są jak najbardziej w NBA aktualne. Dzisiaj Piotrek chyba więcej będzie o zachodzie, trochę też o wschodzie, a zaczniemy od górskiego rejonu Colorado i tego, co tam się w tej chwili dzieje. Denver Nuggets wystrzelili jak z katapulty w tym sezonie, no ale już pewne kłody pod nogi im tak wpadły. I czy to, co się dzieje, według ciebie może wpłynąć długofalowo na ich potencjalny sukces w tym sezonie, mówiąc o sezonie regularnym przynajmniej? Wydaje mi się, że tak, i to już lada chwila się zacznie dziać, z tego względu, że tak patrząc na tą listę kontuzjowanych graczy, którzy w tej chwili są nieobecni, to z nich spokojnie można złożyć piątkę naprawdę mocną, tak? No bo mamy Isaiah Thomas, Gary Harris, Will Barton, Paul Millsap, no i niech będzie ten debiutant Michael Porter, tak? To mamy pięciu graczy, którzy mogą naprawdę fajną, ciekawą piątkę stworzyć. Jak wyjmiemy pięciu graczy z rotacji jakiejkolwiek drużyny NBA, takich, którzy grają, no powiedzmy minimum te 15 minut co mecz, no to każda drużyna będzie to musiała odczuć. I tak samo jest w przypadku Denver i będzie w przypadku Denver. Im się dzisiaj udało, może nie udało, oni dzisiaj wygrali w nocy z Memphis Grizzlies, co jest na pewno dla nich sporym osiągnięciem. Natomiast wydaje mi się, że mogą mieć problemy w najbliższym czasie. Patrzę w tej chwili na ich terminarz, co oni mają przed sobą. No teraz mają na szczęście jeszcze trzy mecze na własnym parkiecie, co zawsze jest dla dużym ułatwieniem, no bo wiadomo, granie na tych wysokościach dla wielu drużyn przyjezdnych jest problemem, ale przyjeżdżają nie byle drużyny, bo to będą Thunder, Raptors i Mavericks. Także to będzie taki mocny test dla Denver, czy będą w stanie przezwyciężyć ten problem, no bo prawdę powiedziawszy, przed tymi kontuzjami Harrisa i Millsapa, to oni mieli serię, jak dobrze liczę, 7 zwycięstw z rzędu. I to 4 czy 5 na wyjeździe, więc to był naprawdę dobry moment dla nich. I szkoda trochę, bo ja Denver miałem i mam w tej chwili mimo wszystko w swoich typach na czołową ósemkę. I fajnie by było, żeby oni byli w stanie dalej grać po prostu w pełnym składzie. Dużo zawodników Łukasz wypadło i jak ty się na to zapatrujesz? Bo ten sezon Denver Nuggets, nie wiem, przynajmniej dla mnie jest trochę dziwny. Oni grają inaczej trochę niż w zeszłym roku. Nagle zrobiło się nam 27 tempo. Nagle zrobiła nam się dobra obrona z takiej kupy, co było w zeszłym roku. Dla ciebie to jest jakieś zaskoczenie? Jak te kontuzje według ciebie mogą na to wpłynąć? Znaczy no, kontuzje to, tak jak Piotrek powiedział, na pewno wpłynął ich terminarz. Jest teraz, znaczy grają z trudnymi zespołami, natomiast jest taki trochę dosyć dziwny, bo jak policzyłem to dnia w zasadzie dzisiejszego, od 11 grudnia do 26 grudnia rozegrają 6 meczów, a potem w ciągu następnych 16 dni tych meczów będzie 9. W tym kilka takich zbitek, gdzie te 3 mecze w ciągu 4 dni się pojawią, więc to będzie też taki no, nieprzyjemny test dla tej drużyny. Natomiast jeżeli chodzi o sam styl gry, no to w pewnym sensie zaskoczeniem może być rzeczywiście ta obrona, szczególnie mając na uwadze, że Nikola Jokić tutaj jest tym centrem w tym zespole. Natomiast Paul Millsap był bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o przyczynę, dla której ta drużyna też tak dobrze funkcjonowała w obronie. I teraz no, duża odpowiedzialność spadnie na ten zespół, na właśnie Jokicia plus Jamala Murraya, żeby pociągnęli właśnie we dwójkę tę drużynę. Plus tak jak dzisiaj mogliśmy zobaczyć kilku takich zadaniowych zawodników trochę. Pokazało się z dobrej strony Monte Morris, Trey Lyles daje dobre minuty. Zdarza się, że Malik Beasley także tutaj się pokazuje, więc kwestia, żeby oni tutaj na przyszłość też dołożyli. Tak jak też Piotrek powiedział, czy ten rozkład jazdy ich, przynajmniej ten najbliższy, nie jest najgorszy, bo do końca właściwie roku nie mają jakichś arcytrudnych meczów. Oczywiście mają dwa poważne sprawdziane z Raptors i z OKC, ale chyba oba są u siebie. Grają dwa razy ze Spurs,
grają z Mavericks, grają z Suns, więc jest szansa jakoś z tego wybrnąć. Ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało bez takich dwóch graczy jak Millsap i bez Gary'ego Harrisa, bez którego się no, męczyli, jak gdy nie grał także w zeszłym roku. To są gracze bardzo dobrzy także pod tą ofensywę, która jest w tym roku, która jest trochę wolniejsza. Jestem ciekawy, czy zanim oni wrócą, czy wróci Isaiah Thomas i jak to będzie ze sobą powiązane, bo gdy wróci Isaiah Thomas, też się trochę zmieni. Willa Bartona też nie ma. I powrót tych dwóch zawodników i jeszcze powrót Millsapa i powrót Gary'ego Harrisa to takie rozpoczęcie trochę nowego sezonu dla Denver Nuggets wczesną zimą, tak? Więc też może być pewien problem. Oni mają trzy mecze zapasu na tym ciasnym bardzo zachodzie, więc ja jestem w miarę takim umiarkowanym optymistą, chociaż mówię to w tej chwili, podczas gdy dwa miesiące temu w ogóle nie miałem ich w playoffach. Więc to dużo takich niespodzianek w NBA na zachodzie chyba było. I Piotrek, patrząc na ten ścisk i to, że Denver są na trzecim czy na czwartym miejscu w tej chwili, na trzecim miejscu na zachodzie i to jest tylko trzy mecze przewagi nad Dallas Mavericks. I patrząc jeszcze w dół konferencji zachodniej, można się zastanawiać tak naprawdę na przestrzeni najbliższych tygodni, jak ten zachód będzie przetasowany i czy ta ósemka, która jest w tej chwili, czy to się rozszerzy, czy te zespoły będą w takiej kolejności i czy te różnice się nie powiększą, bo niektóre drużyny z zachodu, szczególnie te niżej, mają dużo powodów do zastanawiania się nad swoim losem, nad swoim jestestwem w ogóle. O co tutaj chodzi? Nie będę wcale mówił o Houston Rockets, ale można i o nich, można o Utah, można o wielu zespołach w sumie. Wydaje mi się, że każda drużyna z tych, które w tej chwili są poza ósemką, ma jakiś konkretny problem do przezwyciężenia. Tak? Czy to w Houston brak głębi składu i wydaje mi się trochę brak pomysłu na grę w tej chwili, brak chociażby takiego Trevora Arizy, czy nawet Luka Mbamute i niemożność zastąpienia ich tymi graczami, którzy są w tej chwili w składzie, czyli nie wiem, Geraldem Greenem, Jamesem Ennisem, Garym Clarkiem, to nie są ci gracze na tym poziomie i to musiało gdzieś tam spaść. I teraz Daryl Morey musi kombinować, tak? Jest gdzieś tam, było mówione o tym, że Trevor Ariza mógłby przyjść w ramach wymiany z Phoenix Suns, ale teraz też się pojawiła kolejna plotka mówiąca o tym, że Ariza miałby pójść do Lakers za Kentavious'a Caldwell Pope'a. Więc no, tu Houston na przykład musieliby jakąś wymianę moim zdaniem zrobić. Utah z kolei ma problem taki, że cały czas z jakimiś urazami zmaga się Donovan Mitchell i on nie jest w pełni zdrowy. San Antonio z kolei nie są w stanie bronić w tym sezonie. Pelicans jak zwykle zmagają się z kontuzjami, no bo jak nie Davis, no to Elfrida Paytona nie ma od dłuższego czasu, tak? A to Nikola Mirotić wypadł na kilka spotkań, więc to oni też co chwilę dostają coś po tyłku. No i tak każda drużyna z tych, które na dzisiaj są poza ósemką, coś ma takiego, co ich dyskwalifikuje na dzisiaj do grania o play-offy. Natomiast ja wydaje mi się, że typowanie w tej chwili kogokolwiek na zachodzie, poza Phoenix Suns oczywiście, do wypadnięcia jest jak granie w totolotka. Nawet ci Sacramento, którzy mimo, że mają bilans 14-12, to cały czas gdzieś w tyle głowy jest to, że zaraz oni zaczną lecieć w dół. To wydaje się, że to tam naprawdę rzeczywiście trochę się to wszystko poukładało. Mówi się o tym, że Vlade Divac szuka jakichś wzmocnień, żeby jeszcze bardziej powalczyć o playoffy, więc no to naprawdę będzie mega ciekawe i ja myślę, że są drużyny w pierwszej ósemce, które mogą wypaść z niej. I myślę tutaj na przykład o Portland Trail Blazers, którzy jak dla mnie stoją w miejscu. Jak stoisz w miejscu w obecnej NBA, to się cofasz. A o Blazers w ogóle Łukasz chyba wiele osób i ja na pewno bynajmniej przed sezonem typowałem ich gdzieś tam daleko, na peryferiach, oni nagle znowu są w tej ósemce, jako tako grają. Też większość ludzi typowała Memphis Grizzlies daleko, daleko, oni też jeszcze są w tej ósemce. Czy jaka drużyna tak naprawdę z tej ósemki najbardziej cię zaskoczyła, jeżeli można tak to ująć? Do tej pory. No to chyba Memphis w gruncie rzeczy, bo ich typowałem dosyć nisko. Jeżeli chodzi o zachód, spodziewałem się, znaczy dawałem jakieś szanse, że Dallas Mavericks włączą się do walki o playoffy. Nie typowałem ich wprawdzie w playoffach przed sezonem, ale tutaj widziałem cień szansy na to. Nawet chciałem postawić na nich, że wejdą do tych playoffów, natomiast się aż tak bardzo nie odważyłem. Natomiast Memphis nie o tyle
może zaskoczyło, bo to, że ta drużyna ma dobrą obronę, to fakt, tylko że no, oni są w stanie zdobywać, powiedzmy, punkty tym talentem, tylko że kłopot w przypadku Grizzlies polega na tym, że oni mają akurat dosyć mały margines błędu przy tym, w jaki sposób grają, czyli ta obrona musi być w każdym meczu, powiedzmy, na te 80%, i ten atak musi być, no, Markowi Gasolowi przede wszystkim musi się chcieć. Natomiast jeżeli chodzi tutaj jeszcze, jak Piotrek wymieniał takie ale dla poszczególnych drużyn, co może stać na przeszkodzie, to jeżeli chodzi o Sacramento Kings, no to w tym przypadku akurat ich największym wrogiem może być terminarz, bo jak wyliczył John Schumann z NBA.com, to najbliższych 13 meczów Sacramento będzie grało z przeciwnikami z zachodu i żaden z tych meczów nie będzie akurat przeciwko Phoenix Suns. Co gorsza, pojawi się kilka back-to-backów dla Sacramento, a żadna drużyna, z którą będą grali, nie będzie akurat back-to-backu. Więc tutaj jest ten kłopot, że teraz ten prawdziwy test się zacznie dla Sacramento, które gra jak na siebie, znaczy jak na siebie gra po prostu bardzo, bardzo dobrze. Widać światełko w tunelu. De'Aaron Fox wygląda jak zawodnik, który może zmienić oblicze organizacji. Plus nawet spodziewając się pewnego skoku, jeżeli chodzi o drugoroczniaka z tego pierwszego, z debiutanckiego sezonu na drugi, no to mając na uwadze, że ten skok jest przewidywalny, no to tak czy siak, to jaki postęp zrobił w chwili obecnej De'Aaron Fox jest naprawdę niesamowite i godne uwagi. Plus pozostali zawodnicy jak Buddy Hield, Nemanja Bjelica, Bogdanowicz. Bogdan. Mhm. czy nawet Marvin Bagley. Ja chciałbym odnotować, Łukasz, przepraszam, bo jest aż za długo. W tej chwili nabijamy rekord mówienia pozytywnie o Sacramento Kings. To się nie zdarzyło, zaznaczcie to w swoich notesach, koniecznie. Nigdy to przez tak długi kilka czas odcinek, tak. Nie mówiliśmy przez 2,5 minuty chyba dobre. Dobrze o Sacramento Kings, to jest, gdzieś widziałem tą statystykę już jakiś czas temu, bo Sacramento Kings, no, ciułają się wokół tego bilansu powyżej 50% już regularnie od całego sezonu. I to jest pierwszy raz od chyba od 12 lat, kiedy oni na tym etapie są powyżej 50%, tak mi się wydaje. Chyba Vlade Divac jeszcze był w Sacramento. W sensie nie jako generalny menedżer, tylko jako zawodnik. 2-5, czy 2-5, Vlade już nie był chyba 2-5, 2-6, ale chyba 2-5, 2-6 to był ostatni moment, kiedy oni byli na tym etapie sezonu gdzieś w tych granicach bilansu. Więc to jest w ogóle historia niesamowita. Ale jeżeli mają taki rozkład jazdy na następne powiedzmy 3 tygodnie, 4, no to jest problem. I myślę, że oni muszą się z tym pożegnać, ale to jest jakaś pozytywna historia przynajmniej, bo patrząc na ich skład, to tak naprawdę oni swoją taką zadziornością, stylem gry, dosyć szybką grą, oni po prostu się dosyć fajnie ogląda, tak? I trenerem to jest, też. Trenerem też. Jeszcze póki co, bynajmniej, nie wiem, bo Wiwek to może coś znowu wymyślić, chociaż te głosy chyba, nie wiem, czy ucichły, czy nie, były pewne głosy, że Wiwekowi się nie podoba, że Bagley trzeci gra za mało minut i dlatego stwierdził, że może zmieni sobie ten To nawet nie Wiwekowi, tylko asystentowi generalnego, znaczy asystentowi Vlade Divaka, bo z tego, co można było przeczytać w tych raportach, to chodziło o to, że ten asystent Divaka był główną osobą, która stała za tym, że Marvin Bagley trafił do tej organizacji. Więc to jest taka przyczyna, dla której właśnie tutaj jeżeli to jest ten nacisk na Jergera. Jeżeli Kingsu mieliby się zajmować wszystkimi sprawami, tak jak social mediami, to by byli w finałach co drugi rok, a tak nie jest. No ale to i tak bardzo dużo miłych słów powiedzianych do Sacramento Kings. Sporo dobrych słów można powiedzieć o drużynie, która jest w tej chwili pierwsza. Exactly, bynajmniej o Oklahoma City, która zaczęła bodajże 0-4, a teraz ma bilans 17-8 i gra wyjątkowo dobrze i ciężko mi jest nawet określić, czy to jest jakiś fluk, czy nie jest to fluk, czy to jest wynik dobrej gry Paula George'a, czy to jest wynik minimalnego spowolnienia Russella Westbrooka, naprawdę minimalnego, ale w jego przypadku no jakieś to znaczenie ma, ale jeżeli mielibyśmy szukać jakąś dziury w całym, Piotrek, i nie mówić tak, że nie da się nic przewidzieć, żeby ktoś nas jednak słuchał, to jakbyś miał teraz taki odważny, może być bardzo mało rozsądny, mniej rozsądny, tym lepiej pick drużyny, która
przy, nie wiem, w styczniu, lutym już po prostu będzie prawie że skreślona, nie licząc Phoenix Suns. Oczywiście to kogo byś wybrał i dlaczego? No obawiam się trochę o tych Sacramento Kings, no bo tak jak Łukasz zaznaczył, te 13 meczów z rzędu z drużynami z konferencji zachodniej, trochę ich ratuje to, że 9 z tych 13 meczów grają u siebie. Więc to będzie trochę na plus. Mają chyba dwa wyjazdy do Los Angeles, więc tak wcale niedaleko, więc to też jest na plus, że jakoś bardzo się nie będą męczyć podróżami. Natomiast wydaje mi się, że Kings, no i ja, jeśli miałbym drugą drużynę gdzieś tam typować, to Pelicans. Ja mimo wszystko nie wierzę w ten zespół Pelicans i wydaje mi się, że nawet przy powrocie Elfrida Paytona to wciąż nie będzie to samo. Payton uczy się wciąż bycia rozgrywającym w NBA. Możemy psioczyć na Rajona Ronda, możemy mówić, że nie umie rzucać, że jest marudą, że za bardzo chce sobie podporządkować drużynę, ale wydaje mi się, że takiego drugiego metronoma w NBA jak Rondo, no na pewno się znajdują, jak Chris Paul chociażby, tak, ale takiego zawodnika, który świetnie potrafi regulować tempo, szybciej, wolniej, zatrzymaj, pobiegnij i tak dalej, no to Elfrid Payton może wykręcać lepsze statystyki, rzucać więcej punktów, mieć nawet więcej asyst, ale nie jest w stanie tak prowadzić drużyny jak Rajon Rondo. Nie mówię, że nie będzie w przyszłości, ale na dzisiaj nie jest w stanie. Znaczy, więc tam kłopot polega na tym, że Elfrid Payton póki co nie gra, bo on jest kontuzjowany. To też, ale nawet jak będzie grał dalej Elfrid Payton, wciąż uważam, że to nie jest jeszcze zawodnik na takie umiejętności jak chociażby Rondo, a wydaje mi się, że żeby Pelicans weszli do playoffów na tak silnym zachodzie, to jest potrzebny gość, który będzie w stanie to robić. Świetnie się odnajduje na razie w tym Drew Holiday, ale mimo wszystko to jest bilans w tej chwili 14-15, więc oni są tak czy siak pod kreską i wydaje mi się, że też gdzieś tam zacznie znowu brakować im tej ławki. Może właśnie powrót Paytona trochę to uspokoi, no bo wtedy z ławki będzie wchodził Randall, będzie wchodził z ławki Eat One More, Tim Frazier, to może trochę to odciąży, ale jakbym miał typować drugą drużynę, oprócz Sacramento Kings, no to bym patrzył w kierunku Pelicans. No i wciąż Blazers, tak? Wciąż Blazers bez ławki, z Nickiem Stauskasem jako jednym z najistotniejszych graczy z ławki. Ja bym tutaj skreślił, aż ciężko się to słowo wypowiedzieć, ale San Antonio, którzy są poza playoffami i aż mi widziałem parę ich meczów, może tak nieszczęśliwie, bo jakoś tak mam szczęście, że jak trafię na San Antonio czy na Memphis, to grają piach, ale ta drużyna naprawdę przetrzewiona przez kontuzję na początku sezonu nie ma za bardzo tożsamości, kiedy już nie ma żadnego z tej wielkiej trójcy, kiedy najlepszym twoim zawodnikiem miał być DeMar DeRozan i LaMarcus Aldridge, który zagra jeden mecz dobry na trzy. Nie wydaje mi się, żeby oni... Ta próbka to już jest próbka 27 meczów. To już nie jest próbka 10 meczów czy 15 meczów. Oni już taki mają większy zakres gier ze sobą. I nie widzę tego, żeby oni defensywnie mogli aż tak bardzo się podnieść. I ofensywnie też nie za bardzo. Greg Popovich jest dosyć uparty i ma do tego prawo. Ta drużyna nie gra zbyt nowocześnie. Ta drużyna dla mnie są trochę nijacy. I na przykład patrzę na Memphis Grizzlies, którzy są trochę inni od wszystkich. Grają w swoim tempie i w sumie oglądając ich to mi się podoba, bo to jest inne niż całe NBA. Jeżeli grają dobrze, to jest fajnie. Ale mówiąc to, też ich bym wykreślił, ale tylko z jednego powodu. Oni tak naprawdę chyba, tak jak chyba Piotr, to najbardziej, czy Łukasz, najbardziej zależą od Marka i od Mike'a Conley'a. Wystarczy jeden z nich wypadnie, a to jest wręcz praktycznie pewnie. Mike Conley już tam, już to noga, to nadgarstek, Gasol gra nierówno. Jeden z nich wypada i oni są 14 najlepszą drużyną zachodu, tak naprawdę. Wystarczy, że jeden z nich wypadnie i to jest problem Memphis Grizzlies. Sacramento Kings liczę, że oni jakoś się tam utrzymają, ale potem i tak będą spadać ze względu, po prostu mają jeszcze za mało talentu. Ja tak szukam miejsca, gdzie mieliby się dostać zawodnicy drużyny, która mnie najbardziej frustruje w tym sezonie swoją postawą. To jest Utah, których typowałem na drugim miejscu zachodu, a wyglądają po prostu źle. Źle wyglądają defensywnie. Częściowo dlatego, że rzeczywiście Mitchell gra nie na 100%, bo jest cały czas poobijany.
chyba się przepracował latem za bardzo i teraz jakoś to jego ciało tak jakby jeszcze nie jest do końca przystosowane do ciężarów, którymi sam się obciąża i tej odpowiedzialności, także w sensie fizycznym i grania 82 meczów. I mam duże obawy, co oni zrobią na jedynce, co zrobią z Rubio, który ma sezon bardzo średni, szczególnie w zakresie skuteczności, ale strat przede wszystkim. Utah Jazz stracą piłkę na potęgę i to sprawia, że oni w defensywie też, szczególnie tej szybkiej, tak, w powrotach wyglądają nie najlepiej. W zeszłym roku mieli chyba drugą czy pierwszą najlepszą defensywę, w tym roku wygląda to dramatycznie, czy to nawet nie jest trzecia dziesiątka. I to jest w ogóle bardzo, bardzo dziwne. I powiem wam jedną rzecz i chciałbym, żeby jakimś cudem do playoffów, żeby po pierwsze było w nich Dallas, bo liczę, że Dirk w nich zagra, ale o tym będziemy mówić, i żeby była Minnesota. Minnesota, gdzie Derrick Rose wygląda tak prawie jak Derrick Rose kiedyś wyglądał. I to jest takie fajne, bo to nie jest gracz, który wygląda jak dzisiejszy rzucający za trzy, rozgrywający w pick and rollu. To jest gracz, który rzuci z pół dystansu, który dostanie się pod kosz i te jego statystyki wyglądają naprawdę przyzwoicie. W porównaniu w PER 36, w porównaniu do jego sezonu MVP, one nie odbiegają aż tak strasznie bardzo. I szczególnie jak się, nie wiem, porówna te statystyki ze statystykami gracza, który dostaje tryliard dolarów za sezon od Minnesoty, czyli pewien Kanadyjczyk z ładnym uśmiechem albo i brzydkim, no to aż się scyzoryk w kieszeni otwiera, szczególnie w czwartych kwartach, jak się patrzy, jak po prostu stoi jak słup. Andrew Wiggins w czwartej kwarcie nic nie robi, więc to jest dosyć takie. Andrew Wiggins miał kilka dobrych meczów w obronie. Tylko, że to jest tak jak na Andrew Wigginsa, tylko to jest chyba mój błąd, że tak sobie myślę, żeby więcej od niego oczekiwać, podczas gdy tak naprawdę chyba ciężko jest więcej od niego oczekiwać, bo gościu po prostu jest tym, kim jest. I w sumie chyba nie wiadomo, czy będzie kimś więcej, Łukasz, nie wiem, tak mi się wydaje. Znaczy, z Andrew Wigginsem jest ten kłopot, że może faktycznie po nim się pewnie więcej spodziewamy, natomiast jest zaskakująco aktywny, jak na siebie. Wychodzi do obrony z pomocy, zbiera piłkę na tablicy, wyprowadza, zdarza mu się przynajmniej wyprowadzać te kontry, może czasami przez to wszystko jest zbyt pasywny w ataku, plus za często skupia się na, plus jego skuteczność jest bardzo słaba, a dwa, że za często szuka jednak tych złych rzutów, natomiast w obronie, no, są mecze, kiedy wygląda naprawdę, no, przyzwoicie. No to już jest coś. To już jest coś, jeżeli chodzi o Wigginsa. Nawet patrząc na defensive rating, to Wiggins ma lepszy niż Taj Gibson, Jeff Teague i niż miał Jimmy Butler, więc okej, okay, może to nie jest jakiś super, super wyznacznik, tak? No bo są gracze tak jak Dario Saric, którzy mają defensive rating na poziomie 95,9 albo Robert Covington 98,7. Natomiast jakby nie patrzeć, Andrew Wiggins na minimalnym plusie jest 0,7. Natomiast tak jak mówicie, to był gość wybrany z pierwszym numerem draftu. Gość, który jest wybrany z pierwszym numerem draftu, chodzi w innej kategorii wagowej zupełnie. Tam nie porównujemy gości do nie wiem, do Wayne'a Ellingtona, czy jakiegoś innego gościa, nie wiem, Kyle'a Korvera nawet. I to jest, gość bez problemów z kontuzjami. Też tak. Ważne dla jedynki. No, wydaje się, że no, fajnie jest to, co Łukasz mówi. Fajnie, że widać po nim, że rzeczywiście w tym sezonie się stara, że zupełnie inaczej podchodzi do wielu rzeczy. I mam nadzieję taką, że po prostu Timberwolves po odejściu Jimmy'ego Butlera złapali taki oddech, że wreszcie po nich widać tą radość z koszykówki, że wreszcie widać, że oni zupełnie inaczej funkcjonują. I też wydaje mi się, że te dobre mecze Wigginsa przyszły też już po odejściu Butlera. I na tym gdzieś tam też bym ten optymizm trzymał. Natomiast no zdecydowanie 39% z gry Wigginsa to jest koszmarek, tak? On trafia tylko 40% za dwa punkty. Za trzy jest nieźle, bo 37% najlepiej w karierze. Natomiast za dwa 40% to jest zdecydowanie za słabo. Nie jestem ciekawy, czy on jest w stanie wykreować troszeczkę w sobie inną osobowość, bo to, że Rose wrócił do jakiejś takiej formy i gra z piłką, Towns odżył po Butlerze i Wiggins, który jest najlepiej opłacanym zawodnikiem, jest w cieniu, to wynika z jego osobowości, no ale żeby Timberwolves mogli wejść na taki jeszcze wyższy poziom, to zaufali Wigginsowi i będą potrzebowali, żeby Wiggins
też potrafił wziąć grę częściej na siebie, ale nie mówimy tylko o pull-upach i takiej grze, taką, którą prezentował przez ostatnie sezony. Jestem ciekawy, czy jest w stanie to zrobić. Ten sezon byłby takim dobrym papierkiem lakmusowym. Przynajmniej zobaczymy, jak będzie jego druga część wyglądała. Na razie tego do końca nie widać. Widać jakąś poprawę. No i to jest kwestia do tego, czy ten sezon tak naprawdę ustali, kim jest i kim będzie Andrew Wiggins w tej lidze. No, Timberwolves mu zaufali, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ciasnota jest nieziemska. I właśnie, czy któryś z was jest skłonny wyrazić tezę, że z jakimś większym prawdopodobieństwem, może nie dużym, Houston Rockets nie wejdą nawet do ósemki w tym sezonie, czy to jest o wiele, wiele za wcześnie, aby o tym mówić? Czy szczególnie, że za wcześnie, póki nie zrobili żadnej wymiany, bo aż trudno sobie wyobrazić, żeby jej nie zrobili. Ja powiem tylko jedno, bo myślę, że to Łukasz najlepiej będzie mógł się powiedzieć. Oni mają gorszy bilans bez Carmela Antonego chyba niż mieli z nim. Możliwe. Znaczy, chyba 2-7 tak... czy jakoś tak bez Carmela. Więc... Znaczy, w każdym razie, jeżeli chodzi o Houston, to niezbyt przyjemnie się ich ogląda. W zasadzie staram się raczej ich unikać, jeżeli nie muszę ich oglądać. Natomiast tak, jeżeli chodzi o przyczyny, po tym co widziałem, to wydaje mi się, że raz, nie za bardzo lubią ze sobą grać. Dwa, CP3 zaliczył pewien zjazd, jeżeli chodzi o samą grę w ofensywie. Dochodzi to, co powiedział Piotrek na samym początku, czyli wąski skład. Jest trochę, brakuje może troszeczkę tych weteranów na ławce po odejściu Arizy. Wprawdzie jest Nene, Gerald Green, ale brakuje jeszcze jakiegoś tutaj takiego weterana, który by to wstrząsnął. Trochę ta koncepcja w pewnym sensie mogła się też wyczerpać pod tym względem, że o ile w tych dwóch pierwszych sezonach Mike'a D'Antoniego to wyglądało fantastycznie, natomiast rywale zaczęli się też jakoś dostosowywać do samej gry Houston. I tutaj kwestia, żeby D'Antoni szybko znalazł jakieś rozwiązania. Pytanie, czy będzie w stanie przy tych zawodnikach, którzy są dalej, bo coraz częściej się zdarza, że James Harden i Chris Paul jest podwajany, przez co zmuszani są pozostali zawodnicy do tego, żeby przetwarzać te pozycje. Natomiast sam James Harden i Chris Paul trochę za często skupiają się na samych izolacjach, co w zeszłym sezonie działało fantastycznie, no w tym już nie wygląda to aż tak dobrze. A ostatnia przyczyna, o której pisałem, to jest to, że być może spodziewałem się tego po Portland, ale te zeszłe playoffy może nie do końca zeszły z Houston, ta porażka 4-3 w finałach konferencji, być może także jakoś uderzyła w samą drużynę z tego względu, że trudno jest po prostu powtarzać cały czas to samo, a sezon regularny na tym się opiera, gdy byłeś tak blisko tego, żeby awansować do finałów. A nie mają tak dobrego składu. Dla mnie to jest utrata takich dwóch zawodników, jak Ariza, Mbamu, to nie jest tylko koszykarska taka identyfikacja defensywna. Mieli defensywę dosyć dobrą, a teraz z przyczyn i brak kadrowych, i chyba właśnie w głowie przede wszystkim defensywa spadła, ofensywa, to są izolacje. Jedna rzecz. To jest one and done offense. Tam nikt nie zbierze piłki poza Clintem Capelą. Oni nie umieją zbierać piłki, więc jak Harden nie trafi, Paul nie trafi, to jest koniec. I trzeba się wracać, a z powrotem do obrony w Houston jest nie najlepiej, można tak to ująć. I ja uważam, jeżeli oni mieliby czegokolwiek szukać, to oczywiście jakiegoś obrońcę na skrzydło, bo to jest dosyć rzeczywiste i to Ameryki się nie odkryje, ale też kogoś, kto mógł zbierać piłki, tak? Teraz taki, nie wiem, kiedyś oddany Montrezl Harrell by się przydał. Chociażby z ławki. Ktoś musi po prostu zbierać piłkę. Tam nie ma kto zbierać tej piłki, jak Clinta nie ma na boisko. Nawet jak jest Clint, on zostanie wyprowadzony daleko na obwód przez kolejnego jumperkującego centra drużyny przeciwnej i właściwie jest problem. No i to znaczy, znowu... Jeśli jeszcze mogę, jest jeden zawodnik, który ma największy zjazd, większy niż Chris Paul. Eric Gordon. Pamiętacie, był taki moment w zeszłym sezonie, że mówiliśmy: okej, fajnie, że jest Chris Paul, ale to Eric Gordon jest tym, który sprawia, że Houston Rockets weszli na ten wyższy poziom. To było chyba jakoś w grudniu czy w styczniu zeszłego sezonu. Teraz Eric Gordon trafiał 6% mniej z gry i za 3. Pojawiły się te informacje, gdzie on mówi, że jest sfrustrowany tym, jak drużyna wygląda, jak gra. No sam jest też za to odpowiedzialny. No, on nie ma rzutów, bardzo, on
wydaje mi się, że nie ma tak wiele rzutów w pozycji spot up. On też bardzo dużo rzutów oddaje w izolacjach. No i jak po prostu nie wpada, no to nie wpada. Jakbyśmy dodali te 6 punktów procentowych w jego skuteczności, to jest 3-4 punkty co mecz, tak? A już patrzę, żeby was nie okłamać. Net rating Houston Rockets jest na poziomie w tej chwili minus 1,3. Więc jak dodamy te 3-4 punkty co mecz, to automatycznie mamy 3-4 zwycięstwa więcej. Więc no to tego typu rzeczy wpływają, tak też. No wiadomo, to co Łukasz powiedział, wszystko się zgadza, ale też regres niektórych zawodników, bo trzeba tak to nazwać po prostu, jeśli chodzi o Erika Gordona. I nietrafione wymiany. Nietrafiona wymiana z Phoenix Suns. Dla mnie w 100%. Okej, pozbyli się Ryana Andersona, który był dla nich dziurą, ale dostali w zamian Marquesa Chrisa, który jest nikim. Taka bezsensowna w sumie, tak naprawdę. I też... Znaczy, finansowa, tak? Finansowa, no bo wiadomo, ile zarabiał Ryan Anderson. Tylko, że, no, ale nie dostali Daryl Morey lubi przedobrzyć, tak? Jeżeli Daryl Morey tak zawsze mówi, że on chce mistrzostwa, nie mistrzostwa, już są tak blisko Warriors, no to zrób coś, żeby pozostać na topie, a tak naprawdę się wyraźnie osłabiłeś. I akurat Houston Rockets w pewnym sensie to, co się dzieje, może nie aż w takiej skali, było do przewidzenia. Wiele rzeczy było nie do przewidzenia, akurat to moim zdaniem było do przewidzenia, po takich zmianach, jakie oni zrobili. No ale cóż, tyle chyba o Zachodzie. Jeszcze tylko jedną rzecz powiem. Podoba mi się Joakim Noah, jak wygląda. Fajnie, że Joakim Noah wrócił do żywych. Wygląda całkiem nieźle w Memphis. Nie wiem, czy widzieliście, jak gra. Całkiem przyzwoicie. Więc to jest taki plusik dla Memphis. Nie ma z nami Krzyśka. Nie będziemy mówić, że rzut Triple J wygląda tragicznie. Ja się dziwię, że ta piłka wpada do kosza tak często, jak on rzuca, ale jakoś wpada. Tak. Chociaż nie wtedy, kiedy ja oglądam. Na uniwersytecie też tak to wyglądało. I trafia. Tak trochę. Do tej pory, więc... Dziwna parabola ma. Aha, pochwała, bo od Dallas Mavericks można się nauczyć rzucać wolne po już mnóstwie rzutów wolnych. DeAndre Jordan rzuca 76%, więc można po tylu latach się wolnych nauczyć. Rzuca je lepiej niż JJ Barea nawet, więc, który ma 70%. Więc ja liczę na Dallas, wróci Dirk i będzie sexy, jeszcze bardziej seksowna, najlepsza ławka. Widzę, Dallas Mavericks będzie jeszcze lepsza. Będzie Barea z Dirkiem, coś pięknego. Ale idziemy na wschód i idziemy do drużyny, w której powodzi się bardzo dobrze w tym sezonie. A chyba Łukasz może się powiedzieć jeszcze lepiej, czy niekoniecznie po wymianie Milwaukee Bucks i pozyskaniu Jerzego Hilla? A. Nie, no pewnie, że może się powodzić jeszcze lepiej, bo George Hill przynajmniej na ten sezon regularny to jest zawodnik, który może dać te solidne minuty, plus w samych playoffach powinien się okazać przynajmniej jakimś tam zagrożeniem dla innych drużyn, a dodatkowo zwiększa się też ta głębia składu. Pozbyli się zawodników, którzy Delevadowa nie grał. Natomiast jeżeli chodzi o Johna Hensona, no to on grał, tyle tylko, że przytrafiła mu się kontuzja, a w jego miejsce tym samym do tych line-upów, do ustawień rezerwowych skoczył Ton Maker. No, z Johnem Hensonem, no John Henson zaczął trafiać za trzy, więc to może być też pewna strata, o ile John Henson byłby, powróciłby już do tego zdrowia. Natomiast no, ta wymiana na plus, no tutaj dużo mówić. Jeżeli Milwaukee gra w tych ustawieniach na początku na dwóch rozgrywających, Ericka Bledsoe i Malcolma Brogdona, no to George Hill z ławki powinien dać te solidne minuty. To też jest weteran, który był ostatecznie w finałach, może nie zapamięta ich najlepiej, ale był. No w historii playoffowej George Hill może najlepszej nie ma, Piotrek, ale czy ta wymiana tak na teraz i na przyszłość otwiera Milwaukee Bucks takie szerokie drogi, jak się nieraz mówi, że finansowo zyskali na tym, bo George Hill ma tylko milion gwarantowany w przyszłym roku, w tym roku chyba 19 zarobi. Ale myślę, że Janis Antetokounmpo czy inni zawodnicy mogą skorzystać w regularze i może i w playoffach na pewno tym, że mają z ławki gościa, który będzie tą czwartą, piątą opcją w ataku, którą uwielbia być. Dokładnie. Całkiem dobrą do podań, do rzucania. Jest idealny po prostu gość do bycia zadaniowcem. Idealny. Nie ma lepszego, bo to jest gość, który nie potrzebuje, zresztą nawet nie lubi chyba za specjalnie grać na piłce. Miał taki jeden sezon w Utah, zdaje się, gdzie rzeczywiście na początku sezonu świetnie wyglądał na piłce, ale
Tak mi się wydaje, to tylko moje przypuszczenie, więc mogę w 100% się mylić, ale takie mam przeczucie, że to nie jest jego gra i on się najlepiej w tym nie czuje, że on najlepiej się odnajdywał, jak był w Indiana Pacers, czekał na podanie od Paula George'a, jak był właśnie ostatnio w Cleveland, czekał na podania od LeBrona, jak był wcześniej na początku kariery w San Antonio i czekał na odegranie czy od Parkera, czy od Ginobiliego. To jest jego koszykówka i on przez to, że tyle już przeszedł, on ma 102 mecze w karierze w playoffach i on kilka razy dochodził naprawdę daleko, bo to są dwa finały konferencji z Indianą i jeden finał NBA z Cleveland Cavaliers, więc to naprawdę są świetne wyniki. To jest gość, który robi miliard rzeczy takich małych, niewidocznych, których nigdy nie zobaczymy w statystykach, które najczęściej nawet nam, jak byśmy bardzo mocno próbowali się temu przyjrzeć, to nam umkną. Tak? Jak on, nie wiem, ustawi się lepiej w obronie, tak, do pomocy, ustawi się dobrze w ataku tak, że gość nie będzie w stanie przy nim pomóc do wjeżdżającego chociażby Janisa. Inteligencja, którą ten zawodnik ma, wykracza, wydaje mi się, daleko poza umiejętności koszykarskie, czysto koszykarskie, które ma. I to jest największy zysk dla Milwaukee. Tym bardziej, że tak jak Łukasz powiedział, oddali w zamian dwóch graczy, którzy w tym sezonie albo już by nie zagrali, tak jak John Henson, bo jest spore prawdopodobieństwo, że on w ogóle w tym sezonie nie wróci, albo tak jak Matthew Dellavedova, 12 meczów w sezonie średnio po 8 minut, czyli tylko i wyłącznie w rozstrzygniętych spotkaniach. I w zamian za takich dwóch graczy dajemy szansę rozwoju Tonowi Makerowi, podobno młodemu, nie wiemy ile naprawdę ma lat, i dajemy minuty właśnie dla George'a Hilla, tak? Gościa, który jest sprawdzony w boju i w 100% wiadomo, czego po nim oczekiwać. A skoro Bucks nawet przed tą wymianą już bili się o numer jeden na wschodzie, to po tej wymianie jeszcze bardziej się tam ugruntują. I będzie ten wschód jeszcze ciekawszy, bo wydaje mi się, że Boston też zaczyna dojeżdżać do tej czołówki i teraz będziemy mieli cztery drużyny bardzo mocno okopane na pierwszych czterech miejscach. Ja też jeszcze krótko odnośnie George'a Hilla, to koniec końców, jakich zawodników potrzebuje Janis. Strzelców za trzy i dobrych obrońców, więc jeżeli zdrowie pozwoli, to George Hill jak najbardziej takim zawodnikiem jest, więc powinien się też pod tym względem wpasować do Bucks i do Janisa. No Milwaukee Bucks w tym roku, jak się wydaje, mają wszystko, co potrzebne, czy wszystko. Zawsze można mieć więcej, ale mają wszystko, co potrzebne, żeby ten wschód popatrzył o zwycięstwo. I to jest dla nich niewątpliwie wielka szansa. W przyszłym roku będą mieli kilku wolnych agentów. Middleton na pewno, znaczy on nie jest taką niską opcją, ale będzie wolnym agentem. Bledsoe będzie wolnym agentem, więc... Lopez. Lopeza mają za 3 miliony chyba w tym roku. Mm-hmm. Odpalającego tak. Trójki z 9 metra i trafiającego te trójki. Więc to jest w ogóle niesamowite. I każda taka wymiana na wschodzie jest dobra, bo potrzebujemy tej jakości na szczycie wschodu. Tej jakości na szczęście trochę jest i aż tak bardzo narzekać nie możemy, bo Toronto w tym roku wygląda dobrze. Kawhi Leonard z biegiem czasu wygląda coraz lepiej. Niestety Kyle Lowry wygląda coraz gorzej, ale może wróci jeszcze. Lowry powinien odpocząć. Tak. Boston się rozkręca, nabił sobie cyferki na drużynie, o których powiemy za chwilę, co prawda, ale zaczyna wygrywać, już jest 6 meczów powyżej 50%, a niedawno byli właściwie na równi. Philadelphia, która nawet z Jimmy Butlerem, tak powiem przezornie i może złośliwie, dalej jest groźno, więc to są ciekawe rzeczy. Na pewno o nich jeszcze powiemy, może nie dzisiaj, bo żeby tutaj nie siedzieć półtorej godziny. Ale zejdźmy trochę w dół wschodu. Na sam dół. Na dno. Właśnie są na dnie. I wtedy możemy dopiero otworzyć drzwi i ich zobaczyć. Tak. Piotrek, ty jesteś w Team Boylan, czy w Team Lawin i Parker i inny, czy jednak to, co się teraz... Ja jestem w Team Benny the Bull. Ty Benny the Bull i tylko popcorn dać jeszcze, tak? Dużo popcornu. To nie, to jest masakra, bo to co tam się dzieje, to przychodzi ludzkie pojęcie, żeby zawodnicy zwracali się do Związku Zawodowego Koszykarzy, że jest im za ciężko, bo mają dzień po meczu trening i to takim meczu, w którym nikt nie zagrał więcej niż chyba 22 czy 3 minuty. Come on!
jeżeli im przeszkadza to, że Boylen robi treningi po 2,5 godziny, pal licho to, czy Boylen jest dobrym, czy złym trenerem. Sorry, ale ci goście trochę się w dupach poprzewracało, bo kto tam z nich cokolwiek osiągnął? Największe osiągnięcie indywidualne w tej drużynie ma Robin Lopez. I to już dużo, dużo mówi o tym, o tej drużynie. Reszta jest albo na samym początku swojej kariery, albo w ogóle nawet nie będzie miała kariery. Więc to jest dla mnie poronione w ogóle, że oni takie rzeczy... Kto w ogóle na taki pomysł wpadł, że marudzić do Związku Zawodowego Koszykarzy o to, że mają czwarty trening w ciągu 4 czy 5 dni? Wcale się nie zdziwię, jak pan Jabari i pan Zak to byli. Jakoś tak czuję, że to mogli być. Wydaje mi się, że chyba Zak nawet został potwierdzony. Tak? Na ESPN-ie. Jest ten program The Jump, to tam podobno nazwisko Zaka Lawina. Zak Lawin zresztą wypowiedział się, że nie możesz kwestionować zaangażowania zawodników, czy coś jakieś takie pierdy, czy coś takiego. No po takim meczu chyba można, bo to jednak trochę nie przystoi. Nie grali z Dream Teamem ani z nikim takim, tak? Na własnym parkiecie, więc to było kompromitujące. I ja na jedną rzecz tak chciałbym zwrócić uwagę, co u licha mieli na myśli przez ostatnie półtora roku, albo i dłużej w ogóle osoby zarządzające Chicago Bulls, bo o zwolnieniu Freda Hoiberga... Więcej. Mówiło się bardzo długo. W końcu przed tym sezonem wydawało się, że oni budują taki młody, znaczy przed tym, nie tylko przed tym, wcześniej, ale przed tym też taki młody skład, fajny ofensywnie, no niby pasujący do Fredzia i Fredziu to poukłada i będzie wszystko fajnie. No ale jak Fredziu jednak nie do końca to poukładał, to wpierdolili tam trenera, który jest zupełnym przeciwieństwem Fredzia do drużyny zbudowanej pod Fredzia. Nie, bo ona nie była nawet zbudowana pod Hoiberga. Ona w zasadzie była po prostu. No to jest coś, co kompletnie w ogóle jakoś nie przystoi i niestety jest to taki prawdziwy, ale stereotypowy przykład dzisiejszego koszykarza NBA, który więcej płacze, stojącego w przeciwieństwie do takich bardziej twardych lat wcześniejszych, gdzie no, trudno sobie wyobrazić coś takiego, żeby coś takiego w ogóle miało miejsce, bo jakby ktoś dostał tak w pierdol za przeproszeniem, to by na treningu zapierdziało dwa razy szybciej, żeby się jakoś odkuć. Tutaj jest, nie wiem, płaci zgrzytanie zębów, pomimo tego, że Chicago może Łukasz nie mają talentu za dużo, ale nie są najmniej, nawet niekoniecznie muszą być najmniej utalentowaną drużyną NBA. Znaczy, jeżeli chodzi o same te treningi, to wydaje mi się, że oni poniekąd naskarżyli do tego związku koszykarzy z tego względu, bo nie wiem, w jakim tekście to czytałem, ale te treningi kondycyjne, one są dosyć rzadkie, jeżeli chodzi o sam sezon. Natomiast jeżeli chodzi o te treningi, które odbywają się, powiedzmy, no, dominują w tej fazie zasadniczej, to są po prostu rzutówki. A Jim Boylen takich treningów zrobił ile? Trzy miał zrobić czwarty, tak? Więc może chodziło o to, dwa, że też wymyślił Boylen ten trening po tym, jak był back to back, plus potem mieli grać trzeci mecz w ciągu 4 dni. No to jest jakaś przyczyna, dla której... Przepraszam bardzo, nie uważam meczu z Boston Celtics za mecz. To była co najwyżej rzutówka w wykonaniu Chicago. W każdym razie w kalendarzu ten mecz był. Więc był, odbył się. Jedna drużyna się pojawiła, nie ma co się oszukiwać. Nie można też, nie może być tak, że jeżeli chodzi o ten mecz z Bostonem, to jak źle nie grałby Lauri Markkanen, jak źle nie grałby Wendell Carter, to wydaje mi się, że ten sezon i tak jest spisany na straty, więc nie może być tak, że pierwszy gra 18 minut, drugi gra 14 minut. Kolejna rzecz jest taka, że trochę Boylen, o ile ta pierwsza zmiana piątki zawodników, to faktycznie chciał w ten sposób pokazać, tylko że w tej drugiej połowie ponownie chciał pokazać i trochę upokorzyć tych zawodników, tam bodajże dokonał tej zmiany przy stanie 5-3, jeżeli chodzi o drugą połowę. Natomiast to może też pokazywać, że Jim Boylen, wydaje mi się, że on dostał gwarant na to, że będzie w przyszłym sezonie trenował. Więc trochę może zapewnie się poczuł i stąd tak jakby zawodnicy odczuli to, że
Znaczy, chcieli go może po prostu sprowadzić w dół. O tak. Takie mam na ten temat zdanie, że po prostu no Jim Boylen trochę zapewnie się poczuł na tle bardzo rozkapryszonej grupy zawodników, która nie jest w jakikolwiek sposób specjalnie, jeżeli chodzi o te dalsze ogniwa, jakoś do siebie pasująca. No a ten trener także może nie za bardzo dogadywać się z drugą najmłodszą drużyną w NBA. Ja w 100% zgadzam się z tym, co ty, Łukasz, w tym swoim tekście na swoim blogu poruszyłeś, że tak naprawdę i Hojberg, i Boylen są ofiarami tak naprawdę, a nie głównymi winowajcami, no bo to nie oni ściągnęli takich, a nie innych zawodników. To nie oni wymyślili, żeby płacić takie pieniądze Parkerowi, Lawinowi, czy jeszcze paru innym graczom. To nie oni wymyślili, że lepiej pozbyć się Nikoli Miroticza niż Bobiego Portisa. I więc to gdzieś tam oni oczywiście pokutują. Tak? Możemy, zgadzam się z tym też, że Fred Hojberg nie miał na tyle silnej osobowości i przebicia wśród tych młodych chłopaków, żeby porządek jakiś tam zaprowadzić. Może nawet nie tyle siły przebicia i osobowości. Nie był w stanie zdobyć autorytetu, tak, zbudować swojego autorytetu wśród tych chłopaków. I dlatego skończył tam, gdzie skończył. Natomiast tak jak mówię od początku, to Paxson i Forman są głównymi winowajcami tego, gdzie jest. Więc jeżeli Chicago Bulls rzeczywiście mieliby się odbudowywać dalej, to ci dwaj panowie powinni klepnąć się w pierś i nawet może nie odchodzić, bo może nie, bo czasem każdy człowiek zasługuje na drugą szansę, nawet Gar Forman. Piotrek, mogę na chwilę ci przerwać, bo chciałem ważny komunikat. No. W tej chwili nasz podcast trwa dłużej niż na parkiecie w tym sezonie przebywał trzeci najlepiej zarabiający gracz Memphis Grizzlies. Kontynuuj. Turner Parsons. Oczywiście, że tak. Właśnie szkoda, że Krzyśka nie było, bo chciałem mu tę złośliwość tak przytyknąć, ale go nie ma. No, 46 minut 18 sekund, my jesteśmy już trochę dłużej, więc... Natomiast jeszcze wracając do Chicago, to taki jeden ostatni mój wniosek. Szkoda, i to bardzo duża szkoda, że dwaj zawodnicy, na których ta drużyna ma być budowana, nie mają pogłosu w szatni i to nie mają pogłosu w szatni dlatego, że jeden jest debiutantem, a drugi jest Europejczykiem. To może jest, nie wiem, nacechowane, nie wiem, jakimiś narodowościami, może ktoś poczuć się źle, że ja coś takiego powiedziałem, ale taka jest niestety prawda. Europejczyk w szatni NBA nie istnieje najczęściej, o czym w bardziej lub mniej otwarty sposób mówił Marcin Gortat o swojej sytuacji w Washington Wizards w ostatnim sezonie. Więc nawet gdyby okazało się, to są też domniemania, także Markkanen i Wendell Carter Jr. wcale nie byli prowokatorami, ani nie byli w ogóle nawet gdzieś tam blisko czoła tych, którzy stanowili ten pochód przeciwko... Czy Markkanen podobno był w przeciwnym obozie w ogóle. Aha. Markkanen z Lopezem. Do zawodników, tak? Tak, w sensie oni ich prowadzili do tego, tak. Żeby... I dlatego, że on chociażby ma drugi sezon, jest Europejczykiem, to co oni będą się go słuchać? Przecież oni wiedzą lepiej. Oni są Amerykaninami, tak? Oni są urodzeni w tym świecie, a oni wiedzą tak naprawdę wszystko lepiej. Ty tu nam będziesz, chłopaczku, z Finlandii mówił. Więc no... Kończy się tak, jak się kończy. Natomiast jeszcze wracając do tego, co chciałem powiedzieć, bo mi umknął ten mój wniosek. Forman i Paxson myślę, że mogliby jeszcze raz spróbować pod warunkiem, żeby powiedzieli jasno i otwarcie. My spieprzyliśmy, stawiamy grubą krechę, zostawiamy tych, którym zależy na tym, żeby ta drużyna szła do przodu, a reszty będziemy próbowali się w taki czy inny sposób pozbyć i zastąpić ich zawodnikami, którzy chcą po prostu wygrywać i myślą o tym, żeby pracować, trenować i grać po prostu lepiej. A nie, to wypad. Czyli mówisz, jeżeli... o czymś, żeby się stało pierwszy raz w historii Chicago Bulls. Tak. Niestety tak, ale to tak to wygląda. No wiesz, no, to też jest... Wcześniej mieliśmy wiele drużyn Chicago Bulls, które po prostu były dobre, tak? Które były dobrze budowane i nie trzeba było tego typu rzeczy robić. No a teraz jest jak jest, więc trzeba szukać jakiegoś wyjścia, a takie budowanie może za rok sobie dorzucimy jednego zawodnika, nie podpiszemy za rok Parkera, tylko weźmiemy jakiegoś debiutanta w jego miejsce, to wydaje mi się, że trochę za mało. Cierpliwość kibiców Chicago jest duża, bo ja pamiętam pierwszy sezon po odejściu Jordana w 99 roku, ten lokautowy, 50 meczów było wyprzedanych. Oni mieli komplet kibiców w całym sezonie, mimo że mieli bilans 13-37.
Więc Chicago Bulls są numerem jeden, jeśli chodzi o wszystkie sporty w Chicago, więc oni kibiców tak czy siak będą mieli. Pytanie tylko, czy rzeczywiście warto tak odpuszczać kolejne sezony, bo jeżeli tam nie będzie rewolucji jakiejś konkretnej, no to z Lawinem, Parkerem, Portisem, Chrisem Dunnem ja nie widzę przyszłości. Ja też nie. Parkerowi o tyle, że się kończy, znaczy kończy się kontrakt. On ma opcję akurat zespołu, więc Chicago mogło jej nie podjąć na kolejny sezon. Ale jeszcze jedna rzecz odnośnie Parkera, to on już obrażony był na pierwszym meczu, bo jest taki filmik, jak Jabari Parker został, on akurat wchodził z ławki i chyba nie podobało mu się to, że w pierwszym meczu zaczął już jako rezerwowy i strasznie się guzdrał na to, że jak go Fred Hoiberg zebrał do tego, żeby on wszedł na parkiet. Musiał go ponownie przywoływać, tam też trochę Hoiberg był poddenerwowany, ale już widać było poniekąd w takim minimalnym obrazku, jaką atmosferę wprowadzał albo próbował wprowadzić Parker. A cierpią na tym kibice Chicago, których jest niemało i szkoda, że drużyna z takiego rynku na takim wschodzie, gdzie można byłoby trochę osiągnąć, no cóż, no ktoś musi dołować i akurat pada na kilka drużyn ze wschodu. Ale przynajmniej w takim Cleveland widać sens. Sens jest, tak? I jest jakaś logika w tym wszystkim na przyszłość, przejmowanie, budowanie z draft picków. No tam naprawdę Kobe Alpant robi ruchy, które mają sens, można się zgodzić, nie zgodzić, ale jest jakaś droga wytyczona tutaj. Tutaj raczej tego powiedzieć nie można. To tyle chyba na dzisiaj. Jak na dwumiesięczną przerwę nie jest źle. Oczywiście Piotrek aktywnie tam 8 odcinków już chyba od początku sezonu nagrał. Czyli 10 razy więcej niż Chandler Parsons był na boisku. Więc całkiem skutecznie. A my się usłyszymy. Nie będziemy mówić kiedy. Bo to tak nie zapyszajmy chyba. Nie, Piotrek, nie zapyszajmy. Nie zapyszajmy. Wrócimy. O, na pewno wrócimy. A na dzisiaj tyle. Byli z wami Piotrek Zarychta, Łukasz Woźny i Karol Milcarz. Do usłyszenia. Do.